przygotować. Szykującą schabowe Janinę Glapę kilka dni temu zmroziły informacje o możliwych wyłączeniach prądu, a teraz to, że Polska musiała wczoraj ściągać prąd z zagranicy. Ja kocham zmywarkę na prąd, piecyk na prąd, czajnik na prąd. By go mieć w sam raz, z pomocą musiały nam przyjść Niemcy, Szwecja, Litwa i Ukraina. Nasze elektrownie z powodu remontów nie dawały tyle prądu, ile trzeba. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, mniej wyprodukowały też farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Potrzebowaliśmy energii, żeby mieć wystarczającą rezerwę w systemie na wypadek jakiejś awarii czy innego zakłócenia. Możliwe, że o prąd będziemy musieli prosić sąsiadów częściej, bo część naszych elektrowni już ledwo zipie. Te bloki są coraz starsze i coraz więcej tych mocy węglowych będziemy musieli zakończyć ich pracę z różnych powodów. A jeszcze na początku roku to my spieszyliśmy z pomocą na przykład Szwedom, przesyłając im energię elektryczną. Pewne napięcie pojawiło się nie tylko w sprawie zaopatrzenia naszych gniazdek w prąd, ale też w sprawie dostaw ciepła do naszych domów. To dlatego, że ciepłownie zaczęły sygnalizować problemy z zapasami węgla na zimę. Do Urzędu Regulacji Energetyki ciepłownicy wysłali już 20 takich zgłoszeń. To 10 razy więcej niż w poprzednim sezonie grzewczym. Rzeczywiście widzimy, że w tym roku tych zgłoszeń dotyczących obniżenia stanu zapasów jest więcej. Ciepłownie skarżą się na kłopoty z zakupem węgla. Popyt na ten surowiec na całym świecie gwałtownie wzrósł. Polska Grupa Górnicza nie jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu. Trudno dnia na dzień zwiększyć wydobycie, ponieważ to się wiąże z całym procesem inwestycyjnym. W Olsztynie ciepłownicy na razie uspokajają, że już mają miesięczne zapasy. Mamy zaplanowane jeszcze kolejne 2 miesiące dostaw. Na razie nie mamy żadnych sygnałów, że miałyby one być wstrzymane. Jak szybko będą topniały hałdy, zależeć będzie od temperatury na zewnątrz. Janina Glapa po usmażeniu na elektrycznej kuchni kotletów poszła sprawdzić, co z ogrzewaniem. Na razie ciepły. Trzeba się ciepło trzymać. Paweł Gadomski, Wydarzenia.